chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Opola do wspólnego świętowania Świąt Wielkanocnych 27 marca na opolskim rynku. Kolejne śniadanie wielkanocne z mnóstwem atrakcji. Czas wyjątkowy, czas, który warto spędzać rodzinnie, nie spędzać go samemu. Jest też sporo produktów regionalnych, którymi myślę będzie można się raczyć. Zapraszam serdecznie do tego wspólnego świętowania. Ja już szykuję się do gotowania żuru, którym potem będę częstował mieszkańców. Natomiast o szczegółach wydarzenia organizatorzy. Po raz siódmy zapraszamy na opolski rynek. Zawsze staramy się z Polskim Czerwonym Krzyżem, żeby było coś nowego. W tym roku będzie jeszcze więcej niż w roku ubiegłym stołów międzynarodowych, ponieważ nasze piękne miasto jest coraz bardziej kolorowe. Mamy tutaj coraz większą, coraz liczniejszą grupę mieszkańców, którzy do nas przybyli z innych krajów. Stoimy właśnie przed restauracją indyjską i to będzie po raz pierwszy na przykład stół indyjski. Także zobaczymy, jak wyglądają stoły wielkanocne, stoły świąteczne, bo nie wszędzie obchodzi się w taki sposób jak u nas Wielkanoc, ale będą piękne stoły świąteczne przygotowane przez przedstawicieli różnych narodowości. Będzie dużo nowości. Zapraszam Państwa szczególnie na jajecznicę, która będzie smażona na żywym ogniu z 1000 jaj. Mam nadzieję, że pobijemy taki rekord, bo nigdy na opolskim rynku jeszcze takiej jajecznicy nie smażyliśmy. No a święta Wielkiej Nocy kojarzą nam się właśnie z jajkami. Taka nowość to kuchnia molekularna. Kuchnia molekularna przygotuje też po raz pierwszy paschę wielkanocną. Co roku staramy się, żeby kolejną potrawę wielkanocną wprowadzić. Będzie to pascha z mrożonymi owocami, z piaskiem bezowym i z innymi cudnymi rzeczami. Także będzie cudnie, pachnąco. Przygotowywaliśmy bardzo, bardzo dużo potraw. Myślę, że tutaj mój kolega o tym powie, ponieważ to on ma klucze do kuchni, w której się większość tych rzeczy przygotowuje. Czekamy na Państwa. Serdecznie zapraszamy i zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie na niezwykłą palmę wielkanocną. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, a przed nami jeszcze nadchodzący weekend, więc trochę wolnego czasu, można przygotować taką palmę ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi i do 20 marca można tą palmę zanieść na Krakowską do Centrum Aktywizacji. Tam kapituła pod przewodnictwem pana prezydenta oceni te palmy i na rynku w trakcie śniadania będą wręczane nagrody. Powiem tylko, że w jednej z kategorii będą wręczone nagrody w postaci złotej palmy, srebrnej i brązowej. Przygotowujemy też warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, bo jeszcze mamy chwilę czasu i jeśli ktoś zobaczy, jak pięknie wyglądają stoły na opolskim rynku, a jeszcze w domu nie jest tak pięknie, to tutaj szybko będzie można zobaczyć, jak przygotować dekoracje swojego mieszkania, swojego domu. Będą warsztaty, będzie można się tego nauczyć, a to, co sami przygotujemy pod okiem instruktorów, będzie można zabrać do domu. Siódmy raz wspólnie z miastem Opole, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Pani dyrektor powiedziała, że tyle nowości, a ja nawiążę do tradycji. Oczywiście pan prezydent, patrona, te przewodniczący Rady Miasta, oczywiście zadbamy o tą sferę duchową. Będzie z nami nasz ksiądz biskup, który też przemówi. No i jak co roku żur pana prezydenta to już porwiemy we wtorek, więc nie szukajcie, drodzy państwo, we wtorek pana prezydenta. Już będzie tam, w tym miejscu, w tym wielkim garze gotował, żeby na środę było wszystko gotowe. Ksiądz biskup tutaj ma troszeczkę ważniejsze, nazwijmy, zadanie, takie specjalne, dlatego że zobowiązał się do przygotowania nalewek biskupich, ale wszystko tutaj trzeba, żeby wszystko było i żeby wszyscy do końca imprezy, do końca naszego śniadania wytrzymali. Oczywiście jak co roku ciasta baby, oczywiście jak co roku sałatki, pasztety, nie tylko kurczaki, pasztety, więc dla każdego coś się znajdzie, ale pamiętajmy, że to przede wszystkim czas wspólnego spotkania, wspólnego spędzenia tutaj czasu na opolskim rynku po raz siódmy. Jak co roku gołębie i życzenia do tych, którzy z jakichś przyczyn nie dotrą na rynek, nie będą mogli z nami tutaj spędzić tego czasu, wspólnie świętować. Chcemy, żeby to był właśnie taki czas rozpoczęcia świąt, czas wspólnie spędzony, czas dla wszystkich Opolan. I myślę, panie prezydencie, że nie tylko dla mieszkańców, ale również dla tych wszystkich, którzy znajdą się w Opolu, czy to będą gośćmi, czy specjalnie przyjadą. Jak najbardziej przyjmiemy, żeby ten czas wspólnie spędzić. Serdecznie zapraszamy. Żuru i nalewki nie braknie, mam nadzieję.